Dzień dobry Państwu na kolejnym wykładzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o telefonach. Czym jest telefon? Myślę, że każdy z Państwa wie. Telefon w głównej mierze służy nam do dzwonienia lub wysyłania SMS-ów, ale za sprawą systemów operacyjnych takich jak Android czy iOS trochę sprawa się poszerzyła i zmieniła. Ponieważ mamy możliwość nie tylko właśnie dzwonienia czy SMS-owania, ale dostaliśmy dostęp do naprawdę wielu ciekawych opcji, a dzisiaj postaram się o nich troszkę opowiedzieć. Na dzisiejszym wykładzie zajmiemy się Androidem. Android jest systemem operacyjnym stworzonym do obsługi właśnie telefonów komórkowych. Tak jak mamy Windowsa na komputery, tak mamy właśnie Androida na smartfony. Tak jak wspominałem, jeszcze jest iOS, który jest na iPhony. Ale z nami dzisiaj będzie cały czas właśnie Android. Android jest własnością firmy Google, więc będziemy mieć dużo takich odnośników właśnie do Gmaila, do Google'a, do wszystkich aplikacji googlowskich. Android jest najpopularniejszym systemem operacyjnym w Polsce, dlatego dzisiaj się nim zajmiemy. Od czego zacząć przygodę z naszym telefonem? Na pewno zaczniemy sobie tutaj od oglądnięcia go. Musimy wiedzieć, co trzymamy w ręce. Przygotowałem dla Państwa trzy telefony. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy z nich ma zainstalowanego Androida. Pierwszy jest firmy LG, drugi to Xiaomi, a trzeci to Samsung. Czym one się różnią? Różnią się przede wszystkim ceną, przez to różnią się swoimi podzespołami. Trzeba pamiętać o tym, że każdy telefon może mieć właśnie silniejsze podzespoły lub słabsze. O co chodzi? Nie będziemy się tutaj wzgłębiać, jak działa procesor w telefonie, jak działa ekran. Muszę tutaj zaznaczyć właśnie jedno, nie wchodząc w szczegóły, które mogłyby Państwa tutaj zanudzić. Przy wyborze telefonu musimy się sugerować po prostu marką producenta oraz ceną. Praktycznie ze wszystkim jest tak, że im więcej wydamy pieniążków, tym dłużej posłuży nam dany przedmiot. Obróćmy nasze telefony na drugą stronę. Co my tutaj widzimy? Widzimy jakieś kropki z tyłu, jakieś loga, jakieś nazwy. Może zaczniemy od samego początku. Od samej góry widzimy tutaj takie kropeczki. Co to może być? Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, co to jest, ale dla tych, co nie wiedzą, od razu mówię. Są to dwa aparaty. Ja wiem, że niektórzy z Państwa mają na przykład tylko jeden, tak jak w przypadku właśnie Samsunga jest tutaj tylko jeden. W tym modelu zastosowano dwa. W tym modelu akurat mamy właśnie dwa obiektywy, ponieważ jeden to jest taki zwykły aparat, a drugi robi bardzo szerokie zdjęcia, co będę chciał zaprezentować później, jak troszkę pobawimy się właśnie aparatami. Ale jak Państwo zdążyli zauważyć, jest jeszcze coś. Tutaj właśnie mamy diodę, która nam będzie podświetlać jako lampa błyskowa zdjęcia. Bardzo przydatna rzecz, pokażę jak ją włączyć. Tutaj ta kropka to jest nasz włącznik telefonu. One zazwyczaj się będą znajdować właśnie po tej stronie tutaj. Tutaj jest właśnie podgłaśnianie i ściszanie. Na tym telefonie akurat znajduje się włącznik tutaj. Jak go wciśniemy, telefon powinien nam się wybudzić. Właśnie kliknąłem go teraz i telefon się wybudził. Kliknę go jeszcze raz i powinien telefon się wyłączyć. Ja go teraz nie wyłączyłem, tylko dałem go właśnie w stan uśpienia. Tu już Państwo chyba zauważyli też, że widać wiele rysek na plecach telefonu. No, ten telefon już ma dobre 7 lat, ale trzyma się jeszcze całkiem znośnie, ponieważ był to flagowy telefon. Może Państwo słyszeli gdzieś kiedyś właśnie w telewizji, że flagowy telefon firmy tej i tej ma w sobie takie i takie podzespoły, jest najlepsze. Flagowy telefon charakteryzuje się tym, że jak mamy daną linię, czyli na przykład linię G w firmie LG, to linia G jest tą linią, powiedzmy, która dostaje najlepsze podzespoły i jest najlepsza z firmy LG w telefonach. No i wtedy LG G6, bo taki tutaj model mam, był wtedy najlepszy. No i on do dzisiaj, z racji tego, że miał lepsze podzespoły, jeszcze jest tu w stanie ze mną rozmawiać, chociaż pewnie już ma, nie wiem, 6-5 lat. Musiałbym sprawdzić, kiedy go kupowałem.
Ja wiem, że dla Państwa tutaj może być lekki szok, że jak telefon, który ma 5 lat i ja się dziwię, że on jeszcze tutaj do mnie, że on tutaj ze mną jeszcze współpracuje. No dzisiaj dożyliśmy dość dziwnych czasów, że telefon, który kosztuje 500 zł czy 600, no jednak te 2 lata z nami tutaj będzie współpracował, a potem no może się już pomalutku od nas odwracać. Może już tak zwolnić, że nie da się z niego dzwonić. Kolejnym telefonikiem tutaj jest Samsung. Samsung A5 z tego co pamiętam. Tutaj mamy pokrowiec ochronny, proszę zauważyć. To jest telefon mojego taty. Mój tata sobie założył tutaj taki pokrowiec. Ten pokrowiec się ściąga w ten sposób. Po prostu troszkę trzeba siły użyć. On się tutaj zaczaskuje. Polecam takie rozwiązanie, jeśli ktoś potrzebuje takiej ochrony. Proszę zobaczyć, ten telefon już widać, że potrzebował tej ochrony. Znając mojego tatę, pewnie kładł go na jakichś szorstkich powierzchniach. No i telefon się porysował. To jest normalne. Ja też często gdzieś kładę właśnie telefony na jakichś przeróżnych powierzchniach i telefon może się właśnie porysować. Więc taki pokrowiec, który kosztuje, nie wiem, 10 zł, 15, bardzo warto go kupić i się przyda. Jak widzą Państwo, potem taki telefon można jeszcze sprzedać. Więc im lepiej będzie zabezpieczony przez kilka dobrych lat użytkowania, tym lepiej. Co mogę powiedzieć o tym Samsungu? Ja sobie jeszcze ściągnę ten pokrowiec. Co tutaj można jeszcze o Samsungu powiedzieć? Tu mamy jeden aparat, jedną diodę doświetlającą, wielki napis Samsung. Może wrócę w ten sposób. Wielki napis Samsung. Tutaj po tej stronie mamy dwa przyciski. One, to jest właśnie podgłośnienie i ściszanie. Do tego też jeszcze dojdziemy. No i teraz, gdzie jest przycisk odblokowywania? Przycisk odblokowywania zazwyczaj właśnie jest po tej stronie. W praktycznie wszystkich telefonach mamy go tu. Jak klikniemy, telefon się wybudza. Jak klikniemy, telefon sobie idzie tutaj spać. Więc proszę pamiętać, taka ciekawostka. Tutaj po prawej zazwyczaj będzie przycisk do wybudzania. Tu jeszcze mamy taki jeden wielki klawisz na środku. Nim też możemy wybudzić i w ogóle odblokować telefon. Ja tutaj nie mam odcisku palca wczytanego, bo teraz w telefonach też są czytniki linii papilarnych. Możemy przyłożyć palec, po czym pokażę właśnie tutaj na tym telefonie, jak to działa. Ale właśnie możemy wtedy przytrzymać tutaj telefon i przytrzymać wtedy przycisk i wtedy możemy odblokować telefon. Ostatni model, jaki tutaj mogę Państwu pokazać, to jest mój aktualny telefon. On też już swoje przeszedł, bo jakieś tutaj rysy właśnie na nim są, znajdują się. Ale jeszcze jest w dobrej kondycji, bo jest stosunkowo nowy. Z tyłu tutaj mamy 5 obiektywów, tak, aż 5, jest ich trochę. Od czego są i po co, to też Państwu pokażę. Widać, troszkę się palcuje. Jeśli ktoś tego efektu nie lubi, no to musi zwrócić uwagę przy zakupie. Po prostu zawsze można telefon wziąć do ręki przed zakupem, sprawdzić, jak ta faktura tutaj się zachowuje. Ale to myślę, że nie będziemy się teraz zajmować tematami kupna telefonów. Dzisiaj zajmiemy się samym wyglądem i jak taki telefon uruchomić. Tak jak wspominałem wcześniej, jest przycisk do wybudzania. Możemy właśnie go tutaj wcisnąć. Telefon się tutaj wybudził. Tutaj mamy przyciski przyciszania i ściszania. To jest jakby jeden duży klawisz, ale jak kliknę u góry, to jest podgłośnienie, a tutaj jest ściszanie. Tutaj nie mam żadnych przycisków, na dole też nie. Tutaj jest głośnik. Proszę zobaczyć, tutaj samo jest głośnik, bo tego nie powiedziałem. Tu jest głośnik i w tym telefonie, w tym przypadku głośnik jest tutaj. Jest troszkę mniejszy. Ważną rzeczą, o której trzeba wiedzieć, jest to, że mamy z przodu też kamerkę. U mnie znajduje się tutaj, w tym miejscu. W tym telefonie znajduje się tutaj. A w tym telefonie znajduje się tu. Jeszcze wspomnę, że szufladki na kartę SIM znajdują się tutaj w tym miejscu, tutaj. Trzeba wcisnąć taki malutki bolec i one tutaj wyjdą. Ja pokażę, jak to wygląda. Gdy kupujemy telefon, taki właśnie taki bolczyk dostajemy w zestawie. W dzisiejszych telefonach właśnie tak to działa i trzeba sobie z tym poradzić samemu. Tu mamy tackę. Właśnie tak się to nazywa. To jest tacka na kartę SIM i kartę pamięci. Trzeba wsadzić tą końcówkę w tą dziurkę, nacisnąć i
wyskakuje tutaj nam taka szufladka. Proszę zobaczyć, o. Ja w tym telefonie mam tylko kartę pamięci. Tutaj znajduje się tylko karta pamięci, 32 GB. Ja sobie to z powrotem tu wcisnę. Tutaj widać uszczelkę. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Nie wiem, czy chyba jest ostre wszystko. Tutaj jest taka uszczelka. Ten telefon akurat jest wodoodporny jeszcze na dodatek. Ja wystarczy tutaj mocno wcisnąć i powinno być. Już widać, że ten telefon zaliczył kilka upadków, takich mocnych upadków. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest związana z telefonami i muszę o niej Państwu powiedzieć. Jest to ta wielka dziura na samym dole, w każdym telefonie, na środku. O, tutaj w tym przypadku taka. I tutaj taka. Co to jest? Każdy telefon musi pracować na baterii, prawda? Jakiś tam określony czas. Dawniej telefony potrafiły trzymać nawet jeden tydzień na baterii. Dzisiaj troszkę się to zmieniło za sprawą tego, ile te telefony potrafią. Dzisiaj telefony troszkę krócej trzymają na baterii. No jak Państwo się domyślają, to jest właśnie port, dzięki któremu będziemy mogli ładować telefon oraz przesyłać pliki na telefon z komputera. Jak podłączyć ładowarkę do telefonu? To jest taka jedna z najzwyklejszych ładowarek. Tą ładowarkę akurat dostałem w zestawie z tym telefonem. Mamy tutaj wejście USB. Po co ono jest? Ano, jest to wejście potrzebne, aby podpiąć kabel USB. Musimy popatrzeć, gdzie tu jest to białe, żeby sobie trafić dobrze. Wpinamy i już teraz mamy, jeśli właśnie wpięliśmy ten kabel do ładowarki, teraz wystarczy wpiąć kabel do prądu. I gdy mamy właśnie prąd już w kablu, możemy podłączyć nasz telefon do ładowania. Telefon może nam się nie włączyć właśnie z powodu tego, że jest rozładowany. Więc proszę też nie panikować, jeśli telefon się nie chce uruchomić, możliwe po prostu, że się rozładował. Ten kabel akurat charakteryzuje się tym, że nie musimy patrzeć, w którą stronę go wpinamy. Ten kabel wystarczy po prostu wpiąć albo tak, to nie ma znaczenia. Ten kabel nazywa się właśnie USB typu C. Takie ma oznaczenie, przez to, że nie trzeba patrzeć, jak się go wpina. Ten telefon ma takie samo wejście, więc wystarczy go tylko wpiąć i już się ładuje. Samsung właśnie potrzebuje troszkę innego kabla, który nazywa się micro USB. Ten kabel charakteryzuje się tym, że trzeba pamiętać, jak właśnie go wpinać. Ten kabel ma z jednej strony troszkę szersze wejście, a tutaj ma troszkę węższe. Trzeba wiedzieć, którą stroną. No niestety trzeba mieć tutaj sokoli wzrok. Trzeba sobie tutaj sprawdzić. Ja akurat w tym telefonie na dole mam troszkę szerzej, więc mogę wpiąć właśnie ten kabel. Tylko tą stroną. I telefon się ładuje. Ja sobie na ten telefon założę właśnie pokrowiec ochronny. Bardzo przydatna rzecz. Polecam sobie kupić. Jak znamy właśnie nasze podstawy, spróbujmy uruchomić nasz telefon. Żeby wybudzić telefon, wystarczy kliknąć ten przycisk tutaj po prawej. I teraz patrzymy na dole, zazwyczaj jest opisane, jak odblokować telefon. Ktoś zapyta, a to czemu jeszcze telefon po odblokowaniu jest zablokowany? Można sobie ustawić właśnie hasło w postaci kodu albo wzoru lub odcisku palca w niektórych modelach, tych nowszych, aby no, nikt nam nie wszedł na telefon. Na telefonach możemy mieć właśnie dostęp do konta bankowego, więc no, czasami nie chcielibyśmy, żeby postronne osoby nam weszły właśnie na telefon. No i być może coś właśnie ukradli, przelali gdzieś jakieś pieniążki. No nie chcemy takich sytuacji. Tutaj mamy odcisk. Użyj odcisku palca, aby odblokować. Ja tutaj w tym telefonie nie mam użytego odcisku palca. Telefony zazwyczaj odblokujemy w ten sposób, że przyciągamy palcem w prawo lub do góry. Ja trzymam telefon w prawej ręce, ale to nie znaczy, że musimy w prawo. Jak będziemy trzymać w lewej, to będziemy przesuwali to w lewo. To jakby nie ma znaczenia. Proszę zobaczyć. Tutaj klikam i do góry w ten sposób. Pojawia nam się wzór. Ja tutaj wzoru nie będę pokazywał mojego taty, ale ogólnie rysowanie wzoru nie jest trudne. Można mieć na przykład
Można mieć na przykład taki wzór. No niestety, ten wzór tutaj nie zadziała. Ja pamiętam, jaki mi ma tata wzór, ale tak właśnie wyglądają wzory. Załóżmy, że ktoś ma właśnie taki wzór. Ja odblokowałem oczywiście wzorem mojego taty, który pamiętam. No z przyczyn, myślę, znanych nie pokażę tego wzoru tutaj Państwu. Nie, szanujmy tutaj troszkę prywatność. Musimy uszanować prywatność. Ale tak wygląda właśnie pulpit. Spróbujmy odblokować ten telefon. Jak widzą Państwo, ja tu wciskam i nic się nie dzieje. Ten telefon właśnie wyłączyłem troszkę wcześniej, żeby Państwu pokazać, jak włączyć telefon. Przytrzymujemy ten przycisk zasilający. Ja go teraz trzymam. Długo go trzymam, aż mi telefon właśnie zawibrował. To już Państwo muszą poczuć na własnej dłoni. I telefon się włącza. Musimy chwilkę poczekać. Tutaj się pojawiło logo producenta. W czasie oczekiwania, tutaj proszę zauważyć, telefon się jeszcze świeci. On sobie tutaj sam wygaśnie. Długość właśnie takiego wygaśnięcia zależy od tego, ile zależy od opcji, którą wybraliśmy. Możemy zrobić tak, że telefon w ogóle nie będzie wygaszał się, a możemy zrobić tak, że telefon właśnie zgaśnie nam po kilku minutach. Przed wejściem na pulpit tego telefonu, przed odblokowaniem go, muszę jeszcze tutaj powiedzieć o takich, powiedzmy, zasadach trzymania telefonu. Proszę zauważyć, że ja, gdy trzymam telefon, on jest dość duży, bo wielkości mojej dłoni no jest go trochę. Nie wiem, ile tu jest cali, ale jest, no, jest taki troszkę nadprzeciętnie wielki. Proszę zauważyć, że właśnie trzymam go w ten sposób, że palec mały podpiera go od dołu. Ja jestem w stanie właśnie nim tak wymachiwać, a telefon mi nie wylatuje z ręki. Mogę robić nawet tak i telefon mi nie wypadnie. To jest bardzo ważne, jeśli ktoś chce właśnie nauczyć się trzymać telefon jedną ręką. Ja wiem, że dla niektórych to brzmi bardzo dziwnie, bo jaki jest, nie ma jakiejś filozofii trzymania telefonu jedną ręką, ale wiele osób o tym zapomina, że ten palec tutaj bardzo, bardzo pomaga w podtrzymywaniu tego telefonu i telefon nam tutaj właśnie siłą rzeczy nie wypadnie. Tym kciukiem możemy tutaj manewrować, pisać. Ja wiem, że to może będzie procent z Państwa, kto tak będzie właśnie trzymał telefon, ale to jest taka ciekawostka. Zazwyczaj ten telefon będziemy właśnie trzymać w ten sposób, że właśnie ten telefon będziemy trzymać obrącz, ale proszę zauważyć, że jeszcze ten palec tutaj nam zostaje. On tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo pomaga. Proszę sobie o nim pamiętać. Ja tutaj też mam wybudzanie telefonu poprzez właśnie kliknięcie. I jak przesunę do góry, to mam wzór, ale chcę Państwu pokazać czytnik linii papilarnych. Ten model ma akurat czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Wystarczy przytrzymać palce tutaj, gdzie jest pokazana ta ikonka. No i telefon został odblokowany właśnie poprzez czytnik linii papilarnych. Telefon po włączeniu musi się tutaj załadować, więc te wszystkie aplikacje tutaj się ładnie nam ładują. A tutaj to nie trwa zbyt długo, ponieważ no, telefon, tak jak mówiłem, jest stosunkowo nowy. Co musimy wiedzieć na samym wstępie? Na samym wstępie, jak na telefon przystało, musimy wiedzieć, gdzie mamy SMS-y i jak możemy z niego dzwonić. Zazwyczaj na samym dole każdy telefon będzie miał właśnie słuchawkę, naszego takiego ludzika z książki telefonicznej, aparat oraz SMS-y. Gdy kliknę tutaj, pojawiają się moje kontakty. Ja je tutaj zabezpieczyłem, żeby Państwo nie widzieli imion i nazwisk. Mamy RODO i nie mogę niestety udostępniać tych nazw. Może zrobię w ten sposób, żeby nie pokazywać danych osobowych, pokażę, jak się przewija takie kontakty, jeśli mamy jakieś wpisane. Musimy wtedy przejeżdżać w ten sposób palcem i te kontakty nam się przewijają. Aby wycofywać się z aplikacji, czy właśnie z takich kontaktów, czy SMS-ów, powinniśmy mieć taką strzałkę, tak jak tutaj na telefonie. Proszę zobaczyć, ta strzałka jest tu. Lub tak jak tutaj w tym telefonie, mamy tą strzałeczkę tutaj. Tu jest wstecz. Ja w tym telefonie nie mam tutaj takiego wstecz, ponieważ używam gestów. Gdy sobie wejdę właśnie w jakąś aplikację, wystarczy, że maźnę tutaj w lewo od krawędzi i cofa nam się tutaj do ekranu początkowego.
To warto sobie też zapamiętać, bo może ktoś właśnie będzie tak używał telefonu. Pokażę teraz opcję na drugim telefonie. Gdy właśnie wejdziemy w tą słuchaweczkę, pojawią nam się takie opcje. Praktycznie w każdym Androidzie będą mieć Państwo to samo, dlatego zmieniłem też model, żeby pokazać to, że to nie jest takie trudne. I mamy właśnie wybierz numer. Mamy tutaj rest połączeń, czyli nasze ostatnie rozmowy. No i mamy tutaj kontakt, kontakty i grupy. Wybierz numer to jest to, co nas właśnie interesuje, czyli znamy numer do kogoś, po prostu go zaczynamy pisać, czyli na przykład jakiś domowy. Wpisałem jakiś taki numer zmyślony, także proszę tutaj się nie sugerować, że zaraz do kogoś zadzwonimy. Po wpisaniu takiego numeru możemy właśnie utworzyć nowy kontakt lub zaktualizować kontakt. Załóżmy, że nie mamy tego numeru, a to jest numer do jakiegoś naszego super wujka albo cioci i klikamy utwórz kontakt. Po kliknięciu pojawił nam się taki konfigurator, czyli jak musimy wiedzieć, jak chcemy nazwać, na przykład wujek Wiesiek. Mamy wujek Wiesiek, mamy podany numer telefonu tutaj już na dole, muszę zauważyć. No i klikamy zapisz. Możemy tutaj jeszcze kliknąć maila, możemy tutaj dać sobie adres, ale to po prostu to jest już zbędne. Myślę, że wystarczy nam sam numer i nazwa, żeby nam się nikt nie pomylił. Polecam Państwu nazywać imionami i nazwiskami nowe kontakty, ponieważ jak nam się zrobi tych kontaktów, nie wiem, 30-40, potem możemy nie wiedzieć, kto do nas napisał, bo się nam pomyli jakaś właśnie ksywa lub właśnie jakiś pseudonim, więc warto sobie to zapamiętać. Po kliknięciu zapisz mamy nasz kontakt i możemy tutaj tą zieloną słuchaweczką zadzwonić. Ja tu nie mam karty SIM, więc nie zadzwonię, ale spróbujemy zadzwonić na przykład do mojego taty z mojego telefonu. Aby do kogoś zadzwonić, musimy kliknąć tą słuchaweczkę. Musimy teraz w naszych kontaktach, czyli na dole tu mam kontakty, przejść w pole wyszukiwania u samej góry. Naciskamy palcem w to pole i wpisujemy, do kogo chcemy zadzwonić. Z racji tego, że chcę zadzwonić do taty, muszę wpisać tata. Mój tata ma dwa numery, więc zadzwonię pod ten drugi, który właśnie tutaj mam, ten telefon. Klikam zadzwoń, czyli tą zieloną słuchawkę. No właśnie, dzwonimy do mojego taty. Jak widać, telefon dzwoni. Ja nie chcę pokazywać tutaj tego telefonu, ponieważ będzie widać mój numer, a tego też nie chcę, więc na razie się rozłączę. Teraz co zrobić, aby odebrać telefon? Ja teraz z telefonu taty zadzwonię do siebie. Proszę zobaczyć, telefon zaczął mi dzwonić. Mogę kliknąć u góry odbierz. I mam taką zieloną słuchawkę, którą muszę... O, mogę tak Państwu pokazać. I mam taką zieloną słuchawkę, którą muszę tutaj właśnie przesunąć do góry, aby odebrać telefon. No i po odebraniu mam kilka opcji. Ja wtedy ze sobą teraz rozmawiam. Tu słyszę się przez telefon, ale w ramach testu możemy to pokazać. Mamy przycisk wycisz, możemy wyciszyć rozmowę. A myślę, że z Państwa już z Duo to pamiętają. Mamy klawiaturę. Możemy wpisywać właśnie jakieś cyferki. Ktoś zapyta po co, a na przykład czasami dzwonimy gdzieś do banku, na przykład musimy się połączyć z jakimś z jakąś obsługą klienta. No i na przykład tam mówi nam pan lektor w telefonie, że proszę wcisnąć 2, aby połączyć się z konsultantem. No to wtedy musimy tu wybrać klawiaturę i wcisnąć właśnie 2. I wtedy nas łączy z jakimś tam konsultantem. Głośnik. Będziemy się słyszeć teraz na tym dużym głośniku tutaj na dole. Czyli to jest głośno mówiący, tak zwany.
Ja go wyłączę na razie. Tutaj jest dodaj połączenie. Zakładam, że to jest na przykład jakbyśmy chcieli jeszcze kogoś właśnie włączyć do tej rozmowy. Wideo rozmowa, no to klikamy to i nas połączy w kamerkę. Tylko ostrzegam, tutaj może nam wtedy z pakietu danych, o czym będziemy też rozmawiać w kolejnym odcinku, można nam troszkę pieniążków wziąć właśnie, także na razie tego nie próbujmy. No i to jest wstrzymaj. Możemy wstrzymać rozmowę, po prostu zapauzować ją. Ta druga osoba dostanie właśnie taki komunikat. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold online. No i właśnie taki komunikat druga osoba dostanie, gdy zatrzymamy rozmowę. Ja tutaj właśnie odkliknąłem. Telefon jest z powrotem. Telefon z powrotem już działa jak tak jak działał. Możemy dalej rozmawiać. Aby się rozłączyć, klikamy ten przycisk. Rozłączyliśmy się. Myślę, że to jest w jakimś tam stopniu zrozumiałe. Myślę, że to nie było trudne. Gdy przejdziemy sobie do SMS-ów, mamy tutaj właśnie pole wyszukiwarki u góry. Wystarczy sobie kliknąć tutaj właśnie i wpisać sobie teraz właśnie możemy, do kogo chcemy pisać SMS-a. Czyli ja chciałem do taty, więc klikam sobie, wpisuję sobie właśnie tata. Ja sobie te SMS-y wykropkowałem, żeby Państwo ich nie czytali. Tutaj, aby napisać SMS-a, na przykład cześć, co tam u Ciebie? Wystarczy właśnie tutaj kliknąć i napisać tak, jak Państwu tutaj pokazałem. Jak robić polskie znaki? Pod na przykład si, pod S mamy na przykład si, musimy tylko przytrzymać, potem skierować palcem. To już analogicznie tak zazwyczaj jest. Z ci tak samo, z zi, ży tak samo. Jak chcemy napisać pytajnik albo wykrzyknik, no to na dole tu mamy kropeczkę, proszę zobaczyć. Klikam, jest kropka, jak przytrzymamy to pojawiają nam się wykrzykniki i przecinki i kropka. Jeśli chcemy zacząć z dużej litery albo pisać drukowanymi, to po lewej mamy tutaj shift, tak jak na klawiaturze. Proszę zauważyć, że teraz piszemy małymi, a jak chcę napisać z dużej, na przykład tylko zdanie, klikam raz po lewej stronie tutaj na ten shift i teraz, gdy zacznę pisać, zaczynam pisać z dużej litery, ale potem już się robią małe. A jakbym chciał duże robić litery, to klikam tutaj dwa razy, aż mi się ten shift tutaj zaświecił i teraz piszę dużymi literami. No, załóżmy, że ten SMS ma jakąkolwiek treść, którą mógłbym wysłać mojemu tacie, więc tutaj klikam wyślij SMS. No, mój tata właśnie dostał SMS-a ode mnie. Ja tutaj odpiszę. No i SMS sobie właśnie przyszedł. Myślę, że po lekcji z komunikatorami nie trzeba tutaj zbyt wiele tłumaczyć, jak działa właśnie komunikator SMS-ów. Przejdźmy jeszcze do znaczeń, które muszą Państwo znać. Jak właśnie połączyć się ze swoim Wi-Fi lub co oznaczają właśnie te wszystkie tutaj ikonki u góry. Po prawej stronie, na samej górze, mamy baterię. Mamy znacznik baterii. W tej chwili mam 66% tej baterii, co oznacza, że jeszcze nie będę musiał ładować tej baterii. Przy 10% warto podłączyć właśnie telefon do ładowarki. Następnie u góry mamy taką ikonkę. To jest ikonka od Wi-Fi. Jeśli ta ikonka ma wszystkie kreseczki do góry, to znaczy, że mam dobry zasięg. Teraz pokażę, jak połączyć się właśnie z Wi-Fi. Kolejnym znaczkiem jest tutaj znaczek zasięgu z siecią. Ja mam bardzo słaby zasięg u mnie tutaj w domu, więc mam tylko jedną kreseczkę. Proszę zobaczyć, ta kreseczka tylko jedna tutaj się świeci. Tutaj nad tym znaczkiem będą się pojawiały najróżniejsze napisy, takie jak właśnie w tej chwili jest R, będzie się pojawiało H, będzie się pojawił czasami XIK, będzie się pojawiało czasami LTE. O tych oznaczeniach porozmawiamy kiedy indziej, ponieważ jest to dość obszerny temat. Po lewej stronie mamy tutaj zegar, ja mam ustawioną tutaj pogodę. Po lewej stronie u samej góry mamy jeszcze tutaj prędkość pobierania
pakietów danych z internetu i o tym też porozmawiam kiedy indziej. Ta kamerka malutka jest tutaj u góry, ponieważ nagrywam w tej chwili pulpit telefonu, więc to tylko mnie informuje, że program do nagrywania jest włączony. Jedną z najważniejszych rzeczy, które sobie trzeba zapamiętać w telefonach z Androidem, jest górna belka, tak to się nazywa. Gdy przeciągniemy palcem z góry, pojawia nam się tutaj pasek powiadomień i takie przyciski tutaj, które właśnie się świecą, niektóre się świecą, niektóre nie. Od czego one są i po co to wszystko jest? Górna belka takie ma takie mini centrum dowodzenia naszego telefonu. Tutaj właśnie możemy sobie sterować jako jasnością ekranu. Jak Państwo widzą, albo się ściemnia, albo się podjaśnia. Ja mam ustawione automatycznie, więc jeśli skieruję w stronę światła mój telefon, to się rozjaśnia. Jak w nocy będę na przykład coś czytał, to ekran będzie właśnie ciemniejszy. I mamy tutaj taki szereg przycisków. Pierwszy to jest Wi-Fi, to jest Bluetooth. Tutaj mamy GPS-a, nadajnik GPS. Tutaj mamy NFC i latarkę. No i aby włączyć na przykład latarkę, klikamy tutaj i latarka nam się właśnie świeci. Każdy z tych przycisków można sobie samemu ustawiać dowolnie, jak to chce. Gdy pociągniemy tą belkę jeszcze niżej, pojawiają nam się jeszcze kolejne przyciski. I tych przycisków jest mnóstwo. To wszystko zależy od modelu telefonu, który Państwo mają. Ale to menu tutaj mamy i możemy właśnie przewijać. My dzisiaj skupimy się na właśnie Wi-Fi. Myślę, że z tym słowem Wi-Fi każdy się już spotkał, a jeśli nie, to już tłumaczę. Wi-Fi jest to sieć taka domowa. Ona charakteryzuje się tym, że bezprzewodowo możemy się łączyć z internetem. I teraz telefony czy laptopy mają właśnie taką możliwość. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, musimy tutaj właśnie przytrzymać ten przycisk. No i mamy tutaj naszą sieć Wi-Fi. W moim przypadku ta sieć nazywa się Aris Studio. Tutaj sieci zostały już automatycznie wyszukane, ale załóżmy, że ten nadajnik mamy wyłączony, czyli klikamy tutaj, on tutaj jest wyłączony. Teraz tak, Wi-Fi, aby zobaczyć dostępne sieci, włącz Wi-Fi, czyli włączamy, ja tylko klikam w to, tutaj mamy napis dostępne sieci i wyszukały się. Ja z racji tego, że mieszkam na wsi i mam tutaj w promieniu 10 metrów czy tam 20 tylko jeden nadajnik Wi-Fi, wyszukuje mi tylko jedną sieć, ale na przykład jak Państwo są w bloku, to tych sieci może być bardzo dużo, na przykład 30-40, więc warto znać swoją nazwę Wi-Fi oraz hasło. Ja w tym przypadku nie mam hasła, więc tylko klikam połącz i jestem połączony. Zresztą widać napis połącz. W tym odcinku byłoby to na tyle. Trochę tych informacji jest do przyswojenia. Mam nadzieję, że nie było ich aż za wiele. Aczkolwiek no są to takie podstawy podstaw. Od czegoś musimy zacząć z telefonami. Ja wiem, że niektórzy z Państwa te podstawy znają i mogli się tutaj Państwo nudzić. Za co przepraszam, no ale muszę tutaj wyrównać powiedzmy wiedzę uczestników. W kolejnych odcinkach nauczymy się wysyłać maile, otwierać YouTube. Praktycznie wszystko to, czego uczyliśmy się wcześniej na komputerze, przenosimy teraz to wszystko na telefony. Oczywiście nasze konta Google będą potrzebne. Ostatni odcinek myślę, że poświęcimy mapom Google'a, bo to jest dość ważne, aby mając telefon posługiwać się nimi w bardzo dobrym stopniu. Mapy Google'a nam bardzo będą ułatwiać życie, trafienie do celu, więc myślę, że poświęcę całą lekcję na to. Wybierzemy się na miasto i wtedy pokażę Państwu wiele ciekawych rzeczy właśnie związanych z telefonem i mapami Google'a. Zapraszam do zadawania pytań na mailu, chętnie na nie wszystkie odpowiem. A teraz żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejny odcinek.